Witajcie, moi ostomili. Chciałbym was pięknie pytać do obzierania filmów, co my w Związku Podhalan przyryftowali. Chcemy w nich pokazać naszą góralską kulturę. Wszelijaki w Polski w Góroli. Nasze zwyki, pieśni, tońce. Będą i legendy, i gawędy. Spotkamy się z działaczami związkowymi, artystami, twórcami ludowymi. W dokumencie filmowym pod nazwą Audiowizualne przedstawienie górali polskich i ich kultury chcielibyśmy przedstawić szeroko rozumianą kulturę góralską, ale też góralszczyznę w aspekcie wiary. Wiara była i jest ważnym elementem życia ludu polskiego. W Związku Podhalan widać to w organizacji popłatków w czasie świąt Bożego Narodzenia, święconego w czasie świąt wielkanocnych, corocznych rekolekcji góralskich, czy oprawie góralskiej mszy świętych i nabożeństw. Od prawie 40 lat honorowym członkiem naszego związku jest Jan Paweł II. W bieżącym roku Związek Podhalan w Polsce otrzymał imię świętego Jana Pawła II. Możemy się pochwalić organizacją Opery Góralskiej, która w kilku odsłonach przedstawia życie i działalność Ojca Świętego Jana Pawła II. Obok wiary ważnym elementem w działalności członków Związku Podhalan jest patriotyzm. Miłość do wielkiej i małej ojczyzny, do Polski i do ojcowizny, do skrawka ziemi, gdzie nam przyszło żyć i pracować. Związek Podhalan utrzymuje regularne i dobre kontakty z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich. Związek Podhalan w Polsce to dziś ok. 4000 członków, ponad 90 ognisk i oddziałów, z czego ponad 80 ma swoje oddziałowe sztandary. Dziś ok. w Związku Podhalan są sićkie grupy górali polskich. Patrzący od zachodu są to górole śląscy, czadeccy, żywieccy, babiogórcy, orawiocy, Kliszczacy, Zagórzanie, Podhalanie, Śpisocy, Górale Pienińscy i Górale Sądeccy, Corni i Bioli. Mamy bratnie związki Podhalan w Ameryce, w Kanadzie, w Austrii i w Anglii. Pytam pięknie sićkiw do obzierania nasyw związkowych filmów.